przede wszystkim byliśmy bardzo konsekwentni w swojej grze, czyli ciągnęliśmy kontratak, którą na dzień dzisiejszy uważam jako naszą taką największą broń. Bramkarze poodbijali, w ataku pozycyjnym spokój. Nie mam najmniejszych zastrzeżeń, może tam jakieś takie niuanse, w sensie gdzieś tam takiej precyzji, dokładności, ale generalnie jestem bardzo zadowolony. Już nie chodzi o to, że wynik się skończył taką ilością bramek, tylko po prostu założenia, które mieliśmy przed meczem, one zostały naprawdę, myślę, że w 80% wykonane. A generalnie jest tak, jeżeli są w 70, to jest mecz wygrany. Także z nadwyżką wykonaliśmy nasze wszystkie zadania przedmeczowe. Czy to zwycięstwo daje wam jeszcze nadzieję na utrzymanie się w lidze? Chyba raczej nie. Wydaje mi się, że nie. Mieliśmy szansę tydzień temu, niestety, mimo że byliśmy według mojej oceny lepszą drużyną, lepszą ekipą, to po prostu nie dano nam tam wygrać, bo naprawdę byliśmy, też no mówię, zagraliśmy świetny mecz, nie, ale zresztą nie ma co komentować. Było, minęło, żyjemy meczem z Końskimi, także baterie ładujemy znowu na mecz z Końskimi, żeby, no mówię, no mam założenie, żeby zdobyć jeszcze 4 punkty. Mam nadzieję, że tak będzie. Kogo dzisiaj by pan wyróżnił? Cały zespół, nie, naprawdę, no wszyscy zagrali, no każdy, no trzeba byłoby spojrzeć w statystyki, ale przypuszczam, że rozłożyło się to na całą drużynę. Nie, że tam po prostu jeden gracz rzucił 10, drugi rzucił jedną i następny 10. Przypuszczam, że to się wszystko rozłożyło tak naprawdę porówno. Także no chciałem pochwalić Łukasza Adamiuka, nie młody chłopak, ale kurczę, wszedł nam i podbijał tyle fajnych piłek. Mam nadzieję, że to też zaprocentuje. Na pewno w meczu z Końskimi dam mu szansę wejść jako drugiemu bramkarzowi. Drużyna, w jakim stanie jest w tej chwili? Jest już trener? No jest w stanie takim, jak widać. Czyli? W psychicznym dobrze, kondycyjnie dobrze. Myślę, że jest spokój, walczymy i to widać na parkiecie. Dzisiaj, jak pan oceni dzisiejszy pojedynek? No dzisiaj to myślę, że ta taka skuteczność mogłaby być troszeczkę lepsza, chociaż fajnie, że to się rozkłada na całą drużynę, te zdobywanie bramek. 50% AZS-u to jest obrona, bo w obronie naprawdę przy tych bramkarzach, których mamy i przy tym, jak walczymy, to naprawdę jesteśmy mocni. Trzeba poprawić skuteczność, trzeba spokojnie podejść do tego meczu następnego i czekać na wyniki te, które padną dzisiaj, a interesuje nas Krzanów i wiadomo Radom. W tamtym tygodniu troszeczkę nas pokarano, pokorano nas, no ale cóż, takie jest życie. I jedziemy do przodu, jedziemy do Końskich. Założenia są takie, żeby zdobyć 4 punkty w tych dwóch meczach i pewnie tak to będzie. Co by musiało się stać, żebyście zostali w lidze, żebyście grali baraże? No, pewnie co jakiś, no ale gdybyśmy grali baraże, to jeszcze wszystko jest możliwe. My, tak jak ja mówię, my nie możemy zająć ostatniego miejsca w tej lidze, bo według regulaminu ostatnie miejsce to jest definitywny spadek. Gdyby coś się tam działo w tych dwóch ligach, że któraś drużyna się wycofa i tak dalej, to wiadomo, że dostaniemy szansę, możemy dostać, nie to, że dostaniemy już na pewno, ale możemy dostać szansę o to, żeby powalczyć o tę pierwszą ligę z jakimś tam drugoligowcem, ewentualnie z jakimś pierwszoligowcem, który też z tej drugiej grupy by spadał i wiadomo, że takie nadzieje w nas są, bo z tego, co się w Polsce słyszy, chociażby u nas w naszej grupie są kłopoty w Piekarach Śląskich, są kłopoty w Radomiu, tamte zespoły mają dograć, nie będzie wiadomo, jak to do końca będzie. Do 30 maja ma się to wszystko rozstrzygnąć. Po 30 maja, ponieważ ja jestem tam wiceprzewodniczącym Kolegium Ligi Polskiej, spotykamy się, losowania, robimy ekstraklasy i pierwsze ligi już na następny sezon i te wszystkie rzeczy, zgłoszenia drużyn już powinny być. Będziemy wiedzieli i będziemy starali się, żeby jeżeli taka możliwość będzie, to żeby powalczyć o tą pierwszą ligę, bo Biała na tą pierwszą ligę w kontekście nowej hali i w kontekście kibiców, jakich mamy, to zasługuje.
Panie Sebastianie, bramkarze dzisiaj no, dostali pochwałę od trenerów i od publiczności. Co tak was skutecznie na dzisiaj zmobilizowało? Przede wszystkim doskonała gra w obronie. Chłopaki pokazali w obronie charakter, jak się walczy. Wiemy, jaki nas ciężki bój czekał, utrzymanie, i widać to w poczynaniach kolegów, a nam tylko pozostaje domykać te rogi, które, jak to się mówi w leksykonie bramkarskim, trzeba, i to wszystko. Jest jeszcze jakaś nadzieja na to, że będziecie grali w pierwszej lidze? Jest, oczywiście, ja w to wierzę. Dlatego przyjeżdżam na te mecze, walczę i nie widzę innej możliwości.